Siemanko, z tej strony Karok i zapraszam do kolejnego odcineczka z Rizena. Całkiem nieźle nam idzie. Równa broń. Dobra, mamy odebrać broń od niego. Przysłał mi jeszcze Ignatius. Master Ignatius sent me. I need a major's staff. You got far fast. A member of the convocation now. That's pretty incredible. Well, here's your mage's staff, and well done. Thanks. Don't thank me. Only way that's gonna save your life around here is if you know what to do with it. Dobra, zobaczmy ten kostrum maga. Co to w ogóle jest? Prób bojowy, to jest to? No nie. Takie trochę lamerskie, ale no nic innego nie ma. Naprawdę, to coś takiego, to jest kostrum mag. No tak bez szału bym powiedział, tak bez szału. Dobra, jakieś szybkie spanko zliczymy, żeby zregenerować punkty życia. Dobra, i udajmy się na naszą ceremonię przyjęcia. Ja widzę, że ten ruszył się. I jest pan Ignatius. There you are. Are you ready for your initiation? Chyba tak. Jestem gotów. I am ready. Then follow me to the Hall of the Flame. Dobra, zapiszmy grę, bo to piezwe, jaki to obrót przyniesie. Spraw. Ha. No, teraz już mnie nie zaczepiacie. Idźcie, dziadygi, idźcie. Dlaczego oni wszyscy są siwi? Ja wiem, że magowie w ogóle w tereferę, ale to chyba nie oznacza, że każdy z nich musi być staruchem. O kurde. Tu takie ognisko domowe. Dobra, Mendoza. The protectors of the Holy Flame are gathered so that you can take the oath of the convocation. Have you been tested? Yes. Are you prepared to take the oath? I am. Then it begins. Will you honor the Holy Flame, the Convocation and its laws? I will. The honor of the Convocation must be defended. Będę bronić zgromadzenia. Będę bronić zgromadzenia. Maksymalna mana. Większa siła pozwala ci używać lepszych broni. Dobra. I will fight against our enemies. We fight for humanity, for our people. They rely upon our strength. Jestem ich siłą. They are mine. Ignorance is our enemy. I shall bring knowledge. Weakness of purpose is our enemy. I shall not falter. Through your oath, you are bound to the convocation. Your path through life is now tied to the convocation of the Holy Flame. Liczba punktów życia? Nie. Chyba ma, chociaż... Zobaczmy, ile to nam da. Loyalty and honor will be my companions. The word which you proclaim in our name will be true. Your word will be our judgment. You bring mercy. You bring justice. As a warrior of the order, you will fight for us with staff and fire. No, to chyba była zła. Trzeba było tą manę wybrać, bo te 5 punktów życia to raczej nic nam nie daje, ale... Wear this armor as a symbol of your oath. Ale mamy zbroję. A sign to others of your commitment. The ceremony has sealed our bond. You are now one with the convocation. I am ready for what this brings. Good. Then you will work for me, starting immediately. You are now subject solely to my direct orders. Jestem gotów. I am ready. Good. But I suspect you must have questions. But am I going to get any answers? In order to understand why I am here, what we are fighting for, you must know certain things. No dobra. So ask your questions. I do. The gods have left the world. Humanity was supposed to be free. Instead,
These storms are sweeping us from the face of the land. These creatures are killing our people. But while the holy flame burns strong in this hall, we stand a chance. Let's see if your actions and words match. I will offer you a task. Carry that out, and I shall take it as a sign that the Don can be trusted, that your words are true. Co ja takiego? O co? Co ma z tym wszystkim wspólnego Don? Dlaczego ten pan jest taki ważny, tak właściwie? Why is the holy flame important? The flame is a source of magic. The island is protected by its power. Protected? What about the ruins that appeared and the creatures? They are not our prime concern. It is the storms we must worry about. Dlaczego bogowie opuścili świat? Why did the gods leave the world? A mage who wanted to free humanity drove them from this world. And we are at the mercy of what that magic released. What matters now is our survival. A cóż to za mag w ogóle? Czym jest zagrożenie, którego się tak obawiasz? You keep talking of a worse threat. What is this threat you fear? The dark wave the mage used to free us from the gods has released other powers. Titans. Crossing the seas, they come with the storms. I have seen them. I have witnessed the destruction they bring to humanity. They are everywhere. And we have found no weapon that can stand against them. Kim są Titani? What are the Titans? Will you follow me and learn? But how can we stop this destruction? As long as the flame burns, this island is safe, and that gives us time. Time to discover why the Titans do not come here, how they may be stopped. Yes, show me. Good. I have not misjudged you. Follow me and learn the truth. Dobra. Zapowiada się całkiem fajnie. Powiem wam, że już tak do końca nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Czy on jest jakimś fanatykiem? Czy może on jednak ma rację? This world, all the lands you know, were once the domain of the Titans, old beings that shaped this world. They are raw forces of nature that were tamed by the deities you grew up knowing. The gods that enslaved humanity. It was man's duty to drive away those gods, to loose our chains, but in that action, the Titans have also been free. They seek to take this world from humanity. Human, Titan. One must give. It will not be humanity. Follow me and we shall make certain of this. No idę, idę za tobą. Mógłbyś się troszeczkę pośpieszyć. Ale przynajmniej ten nasz mundurek ministranta już mamy taki ciekawszy. I have fought the Titans. On land and sea. But their magic is old, their bodies incorporeal. We will win this battle only once we know how to use the flame. But for that, we must fathom its mysteries. Come, we must go. Dobra, idziemy. A, widzisz, komendancie, jednak wejdę. Kurde, ale też chciałbym taką fajną zbrojkę. Ta nasza, zobaczmy tą lepszą. No, razy dwa po prostu statystyki. Cała. Jest chyba całkiem znośnie. The temple ruins contain many secrets. It was in such a temple I discovered the ocular I wear. It shows me the magical currents of the world. The holy flame has its origins in the fire of the volcano, and the currents on this island flow there. It must be tied to the secret of this island's survival. Come, let us go there. Idziemy, idziemy. Znaczy, to ty się zatrzymujesz. Jakbyśmy nie mogli tam dojść na miejsce i wszystko wyjaśnić sobie od razu. No ale cóż. Nie mnie tu decydować. Jak to nasze statystyki? 40 siły. Wyszło, że równo mamy. Spoko chyba. A, możemy używać już tych.
Run. This gate will lead us to the source of the holy flame. This gate will lead us to the secret of the storms. Humanity must be defended, and it is the flame that holds the key to this. Czy istnieje szybszy sposób, by dotrzeć w to miejsce? Is there a faster way to reach this place? Take this teleport stone. It is a valuable artifact from the temples. It will bring you directly back to me. This is your mission. This is your duty. Do not fail it. Jak otworzyć tą bramę? How do we get this gate open? No spell, no brute force can open it. Only the five keys it needs will do. Five crystal discs will open this mechanism. How do you know those discs will open this? I have one of them, and it fits the lock. Unfortunately, the one I have is damaged. The other four missing, but they must be on this island. I came here to seek answers. Those answers are inside this mountain, beyond this gate. You will get me inside. Find these discs. Find them and bring them to me. Rozdział drugi, plan inkwizytora. No tak powiem wam. Ładnie pozujesz, ładnie pozujesz. Znajdę kryształowe dyski, oczywiście, że tak. The outlaws are looting the ruins. Maybe they found something useful. Look around their camp. Talk to their leader and get me any discs you find there. What if the Don causes problems? He is a man of business. He will negotiate. And if he negotiates, what should I offer him? What he wants. Gold. Tell him he can plunder the ruins he occupies, take whatever baubles he wants. I am only interested in the discs. Mm-hmm. Czy możesz mnie wyszkolić w czymś? Will you train me? If you wish. Dobra, zobaczmy, czego ty mnie nauczysz. Walka kosturem albo siłka. No dobra. 14 kamień teleportacyjnych? Wow. Dobra. Pierwsze, co bym zrobił, to rozejrzał się za jakąś lepszą bronią. Dobra. Czyli tak. Broń spróbujmy jakąś ogarnąć lepszą. W ogóle jak nasze fundusze wyglądają, bo przez parę dni nie nagrywałem. Ojej, już 6000. Teleport do wulkanicznej twierdzy. Okej. Okay. Dobra, to gdzie my idziemy właściwie? Nie tędy. Ale dobra, tu pójdziemy sobie na skróty. Hop, hop, hop. Dobra, Carlsen. Pokaż mi swoje towary. Kosturkata, to jest to, co my mamy. Aha. Czyli ty nic ciekawego nie masz dla nas. No to trochę lipa. Ale serio? Nic? Chociaż przepisy, żebym mógł wykuć? No nie podoba mi się to. Warsztat złotnika, amulet, siłę. O! Dwa bursztyny, grudy, złote. Pierścień żołnierza, tutaj odporności, tutaj punkty życia i siły. To bym dwa takie poprosił, żebyś mi zrobił. Pierścienie piękne. That's done. I'm watching you. To pięknie, że mnie obserwujesz. Teraz jeszcze zobaczmy. Dobra. Jeszcze bardziej podbiliśmy sobie statystyki nasze. Idźmy z tą akrobatyką. Dobra. 40 punktów plus te 5 z tego, no to 45 punktów życia to już robi jakąś różnicę. No nie podlega. Ja właściwie jeszcze dodatkowo możemy korzystać z tych run. To 8 many, a to 5.
Magiczne pociski. To 8 many. O, to jakoś tak dziwnie. Aha, czyli albo to, albo to. No dobra, nie no, zostajemy przy raczej broni. Tej mele. Co prawda do ubijania jakichś wilków, jakichś takich cudaków by nam się przydało. No ale... to zrobimy. Dobra. Znajdź wszystkie 14 kamienia teleportacyjne na wyspie. Kryształowe dyski. Dobra, czyli... tak mi się zdaje, że teraz powinniśmy udać się do... tego obozu Dona. Na bagnie bodajże. I myślę, że tam się... tam skierujemy swe kroki. Dobra. Ja tutaj zrobię pauzę za chwilę, tylko najpierw ogarnę, gdzie ten obóz. Okej. Okay. Ja tutaj zrobię pauzę i widzimy się przy jakiejś albo ciekawej sytuacji, albo już tam przy tych bagnach. W zasadzie zrobimy sobie test. Jak wygląda ta nasza walka? Jakimi broniami? Zobaczmy, czy tak da radę. 0 i 9. Dobra. Wow! Oje. Czarny wilk, 120 expo, o kurde. Ale powiem wam, że takie całkiem konkretne to obrażenie były z tej kuli. Ja nie wiedziałem, że te pociski tak szybko idą. Powiem wam, że tak jak teraz zobaczyłem, jak to funkcjonuje, trochę żałuję, że tym magiem nie zostałem. O kurde, byśmy śmigali i tłukli aż jak głupi te moby. Dobra. To widzimy się przy bagnach. Oho, potrzebuję tutaj zagadać. Myślałem, że może coś ciekawego, a się okazało, że tutaj te gnomy atakują. Dobra. Okej, kolejny gnom. I został ostatni. I się boję, że... okej, się bałem, że znowu zaatakujemy przez przypadek. Któregoś z tych i będzie... pojedynek. Gdzie ja jestem waszym przełożonym w zasadzie, więc... kurczę, w sumie nie wiem, czego się obawiałem. Niepotrzebnie. Dobra. Ale oczywiście luta nie odpuścimy, mimo że mamy... takie, powiem, działbym niemałe zasoby. Ale tylko 5 punktów doświadczenia, znaczy 5 punktów nauki tylko mamy. W zasadzie moglibyśmy je wydać, żeby zrównać do 0 ilości punktów. W celu nauczenia się tej najlepszej, najlepszego kowalstwa, byśmy zrobili jeszcze ten amulet. Wasze... o, kradzież kieszonkowa. Jak zbyt ryzykowne, no co to, wasze problemy z gnomami się skończyły. If only every problem could be solved so easily, eh? Thought they were just biding their certain. Mówisz, że gnomy mają przywódcę? More organized. Well, there's talk, but it's just rumor and tittle-tattle. There's often no smoke without fire. But this is just a fairy story. Some of the men heard the gnomes talking about the Geiger, but that's a myth. Doesn't really exist, and we haven't seen anything unusual. Sounds like a campfire tale. Yes, but the gnomes have changed. They've never acted like this before. No dobra, czyli wiemy o jakimś tutaj dziwnym przywódcy gnomów. Mitycznym wręcz. O Jezu, nie, nie, nie. To nie da rady w ten sposób. Śpi do południa. Ja widzę, że ja tak będę chciał tutaj uciąć do momentu dojścia do tego bagna. A to co chwilę coś nowego będzie się wydarzało, więc chyba po prostu razem przebrniemy tą drogę. Postaram się trochę podekspić. Porobić jakieś kuściki, które się napatoczą w drodze. Tylko wiecie co, ja się obawiam, że jaki problem jest z tym kobalstwem?
Chyba, że faktycznie czy jakieś receptury dobre na bronię znajdziemy. Natomiast na chwilę obecną dużo lepszym rozwiązaniem byłoby nauczenie się alchemii zamiast tego kowalstwa. Co ty robisz? Nie no, naprawdę? Zapisz grę. Czytaj grę. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Bo w sumie save'a nie zrobiłem od dłuższego czasu. Dobra, uratowana sytuacja. No tak, i tak statystyki byśmy podbijali sobie tymi roślinami. To byśmy musieli ich trochę poszukać. A te artefakty podejrzewam, że tego typu znajdziemy w tych ruinach. Wobec czego? Nie było to chyba najmądrzejsze rozwiązanie, ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. Tak jak mówię, nigdy tej gry nie przeszedłem, więc nie mogę mieć jakichś wielkich pretensji do siebie, a nie chciałem sobie spoilerować. Za bardzo czytając jakieś solucje czy coś w tym guście. Właśnie tutaj były. No ta kopalnia z tymi wilkami. Gdzie były te złoża do dobycia? Oho. Zero. No kurwa, ja znowu save'a nie zrobiłem. Ja to jestem. Zostawcie mnie, wilki. Dobra, pomóżcie mi. Help is coming. To helpujcie. Nie! Właśnie tego się obawiam najbardziej w tej walce. Pierdziela. Oni są jeszcze nieśmiertelni. Pierdziele, co ja zrobiłem? Cię naucz, Dominik, save'ować te gry, a nie. Ja nie będę z wami fajtował. Nie, no powiem wam, że to jest jakaś porażka w ogóle walka z tym kosturem, nie? Chyba, że potem się odblokuje jakieś fajne kombosy, albo ja jestem jakiś upośledzony. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No patrzcie, już straciliśmy połowę życia. Zapiszmy grę. No najgorzej, że nie można blokować tym kosturem, bo jak jeszcze... No nie... Gościu... Proszę cię... No to... Tą farmę już musimy omijać z daleka. A wiecie co, w dupie z tamtymi... Raz, dwa, trzy. Na mecz mamy nawet niezły, ale no tak jak mówię, no tragedia jest to walka. Siema Jan. Czy tu było jakieś wyrko? Oj, nie było. Dobra, zejdźmy sobie tam niżej. O kurde, tam te pojeby na dole. Wszędzie potwory. A my mamy jakąś upośledzoną broń, którą się walczyć za dobrze nie da. No ale dobra, zobaczymy. Jak to wszystko wyjdzie w praniu.
Raz, dwa, trzy. No robi się niebezpiecznie. Ale przydałoby nam się te grudy złota właśnie, żeby ten naszyjnik do siły zrobić. To by było coś. Oho. No to. Piękne rzeczy. Po prostu piękne. Cichacz od tyłu sobie wejdziemy. Śpimy do rana. No i to są dwa czarne wilki, co kurczę. Najgorzej na świecie. Dobra, ja bym jakoś postarał się dotrzeć do Dona. I myślę, że w tym momencie zrobię cięcie, będę raczej unikał walk. Pamiętam, jest z prostymi potworami i tam sobie mogę mieć lepszy ekwipunek, bo tak się nie da. W międzyczasie, jak tutaj czciłem sobie las obok tej wieży, gdzie był Jan z początku gry, natknęliśmy się na jakiś obóz kolejnych naszych tutaj ziomeczków. Rekrucik, rekrucik. A new person. Rudolf. Finally, someone I can send. Thank the gods. You talking to me? Certainly am. Everyone else is busy, pretending to be busy, or is just lazing around, and I have to get a message to Severin. He's helping process the artifacts at a farm. I think they call it Tilda's farm. I need every man to clear these artifacts. And I mean every man. But someone has to tell Severin our situation. Tell him we need support. We haven't got the manpower we need. Severin, ja tu przesłał, mam się do ciebie zgłosić. Severin sent me. I'm to report to you. Good. What did he say? Is he sending reinforcements? He'd better be. He can't. He says he has big problems himself. Blast. I thought this would happen. He's going to just leave us here. What a nightmare. We've got a choice. We work faster, or we never get out of here. Thanks for the update. Here. I haven't gold to thank you. Please, take these potions. Go to Severin and tell the beggar. Just tell him we're still alive. Dobra, dwie miksturki lecznicze i to ja szanuję. O, tutaj są ruinki. Które chętnie zbadamy. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania i oceniania. Trzymajcie się, do następnego, siema.